siedzimy sobie tutaj przy stoliku rozgrzewkowym, żeby się wdrożyć troszeczkę w podcast, przygotować, oswoić z mikrofonem, co też ja muszę poczynić. Z nami jest trzech wspaniałych gości. Poproszę o przedstawienie się. Dzień dobry, nazywam się Bogusia Bedinka, jestem nauczycielem. Uczysz czego? Uczę biologii, ale jestem z zawodu też nauczycielem wychowania fizycznego i uczę małe dzieci WF-u i przyrody. A tylko małe dzieci WF-u, czy starsze też? No teraz tak się ułożyło, że tylko małe. A ciekawe. Okej, obok mnie jest? Daria Chmara, uczę się i trenuję w liceum sportowym imienia Janusza Kusacińskiego w Warszawie. A co trenujesz? Trenuję curling i jako, że w liceach nie ma curlingu jako sportu, to trenuję na siłowni jako uzupełnienie właśnie do curlingu. Do curlingu na siłowni. W życiu by nie pomyślał. Dokładnie. Zgadza się. I nasz trzeci gość? Grabiec Dorota, dyrektor Liceum Mistrzostwa Sportowego z przepięknych Bielan. Przede wszystkim trener, nauczyciel, pedagog, wychowawca, człowiek orkiestra. Taki na potrzebę jak Da Vinci kiedyś. Jak wrażenia z przyjścia tutaj, po przyjściu tutaj? Dla mnie jest to na przykład zupełnie nowe miejsce. Jestem pod wrażeniem, jak tutaj, ile tych całych sprzętów jest, ile to jest. My jesteśmy pod wrażeniem swobody, jaka tutaj panuje. Atmosfery. Człowiek czuje się wyluzowany, pomimo tego, że tutaj jest paręnaście kamer. Wszystkie śledzą. Nie wiem, czy tutaj RODO obowiązuje, ale udostępniliśmy, podpisaliśmy odpowiednią klauzulę. W związku z tym z Darią czujemy się tutaj bardzo swobodnie, tak jak u nas w szkole. Tak, no ja nie wiedziałam, czego się spodziewać w sumie, bo też jakby później się dowiedziałam o tym wszystkim i byłam trochę zestresowana, ale no przyszłam tutaj i generalnie wszyscy bardzo, bardzo miło nas przywitali i nie ma się czym stresować. Daria, no wiem, że pani dyrektor jest obok. Powiedz mi, jak się kończył rok wakacji, jak się kończyły, czy myślałaś o tej szkole, że znowu trzeba iść do szkoły, czy do budy, jak to się kiedyś mówiło, czy też mówiłaś, że okej, no po prostu skończyły się wakacje, zaczyna się szkoła, uczy się trzeba, taki nasz obowiązek i zaczną się treningi, które no zakładam, że lubisz. Jak to u ciebie było? No szczerze mówiąc, to w pewnym momencie zaczęło mi tak brakować jakiegoś takiego narzuconego trybu życia, że zaczęło mi brakować wszystkiego takiego zaplanowanego, bo też zauważyłam, że troszeczkę zrobiłam się rozlazła z, nie wiem, no ze wszystkim w sumie. I no, byłam zadowolona, że szkoła się w sumie już zaczęła. No i tak. Ach, dokładnie mam tak samo jak ty, jeżeli nie trenuję czegoś, oczywiście już nie sportowo, ale rekreacyjnie. Jeżeli czegoś takiego nie robię, też się czuję bardzo, bardzo źle z tym i brakuje mi po prostu takiej spinki, żeby jednak mieć zaplanowany dzień, żeby realizować jakieś tam kolejne cele. Bogusiu, powiedz mi, a ty tak prywatnie też jeszcze, no, oprócz tego WF-u, że uczysz, robisz coś sama dla siebie też? Tak, cały czas. Bez ruchu to chyba człowiek nie da rady wytrzymać i czasem mam takie okresy przerwy, ale generalnie rzecz biorąc to tak. Teraz pływam u pana Andrzeja na Warszawiance w Mastersach, ale przygotowuję się również do triatlonu. Kiedyś z tym panem, który się teraz na nas patrzy, tak tutaj. On tylko czeka, żebym pomyłkę zaliczył, a jeśli nie uda. W tej kwieciastej. Tam siedzi moich dwóch trenerów właśnie. Jeden od pływania, a drugi kiedyś od biegania. Mam nadzieję, że kiedyś wrócimy. Ale słuchajcie, jest coś takiego, ja sam też trenowałem pływanie w szkole podstawowej i zauważyłem, że jest coś takiego, że jak ktoś wejdzie w sport w młodości, to po prostu nie ma jak z niego wyjść. Mniej, więcej, ale zawsze się go realizuje. Nie jest tak? Ja powiem tak, że na początku to jest na pewno przesyt tego, a przede wszystkim o tym mogą się powiedzieć pływacy i trenerzy pływania, że przez długi okres czasu nie chcą wejść do wody, bo to jednak jest za dużo tego. Chcą odpocząć, idą w inne sporty, ale później jest taki punkt zwrotny w życiu każdego, że jednak status człowieka wykształconego, człowieka takiego szczęśliwego, to jest właśnie ten sport, tak? Uprawianie tej dyscypliny, że człowiek czuje się lepiej, że jak rano pójdzie sobie na trening, to od razu naładuje te akumulatory, lepiej się czuje. Ja widzę po swoich uczniach, że te dzieci żyją, są szczęśliwe, radosne i
można powiedzieć, nawet nie dzieci, to są uczniowie od 16 i wzwyż. Zupełnie inne nastawienie do świata, do życia. Pokonują wszystkie bariery i myślę, że łatwiej radzą sobie w życiu przez ten sport. Niedawno z Andrzejem Skorykowem, Andrzej właśnie przeprowadzał wywiad z takim naszym kolegą pływającym, z Maćkiem Budkiem, i on opowiadał o tym, jak miał, no jego syn troszkę nie chciał się za bardzo uczyć. No i zrobił z nim taki deal polegający na tym, że Maciek, tata, powiedział: ja się przygotuję do biegu chyba na dystansie półmaratonu, a jego syn Maciek miał zacząć się uczyć. I obydwoje to realizowali, co nie wpłynęło dobrze. I Andrzej, pamiętam, takie pytanie zadał: Maciek, a jak ty teraz, poprawił oczywiście naukę, tata już przebiegł w zeszłym roku koronę maratonów polskich, tak to się nazywa. Maciek biega, zaczął pływać również, no i zapytał go Andrzej, tego młodego Maćka, mówi: jak ty godzisz teraz naukę ze sportem? A on odpowiedział: teraz, kiedy trenuję, tak mam zorganizowany czas, że mi wszystko łatwiej wychodzi. Dużo łatwiej się ogarnąć. 100% się z tym zgadzam i rzeczywiście u mnie w szkole jest 16 dyscyplin. Niektóre są dosyć generalnie bardziej ekstremalne, wymagają więcej czasu. Jest to pięciobój nowoczesny, czyli tych treningów jest bardzo dużo. I te dzieci są w jakichś ryzach treningowo-edukacyjnych i one muszą się nauczyć, bo matura tuż i bez matury to teraz nie otwiera się horyzont dla tych młodych ludzi. No, oni muszą zdać, tak samo muszą zdać maturę jak każdy inny uczeń w ogólnej szkole. Tak samo ciężko trenują, to jest po 20 godzin treningu w tygodniu. To jest kosmiczne obciążenie dla tych młodych sportowców, bo jednak mówimy o szkole mistrzostwa sportowego, tak? Tutaj u mnie w szkole jest młodzież z całej Polski. Mamy około 550 uczniów z przeróżnych dyscyplin sportowych, rekordzistów świata, mistrzów Europy, świata. Corocznie zdobywamy po 400-500 medali mistrzostw świata, Europy, Polski. To są niebywałe osobowości, talenty, niesamowici sportowcy, ludzie. No ja to jestem zafascynowana tą grupą sportową, ale też uważam, że tą całą grupę u mnie w szkole to tworzy cały ogół, czyli nauczyciele, trenerzy. Zatrudniamy 40 trenerów, to jest, łącznie ze mną. Więc to jest taki inny styl bycia. Nasi nauczyciele innych lekcji dydaktycznych, matematyka, fizyka, geografia, muszą się przystosować do nauki tych sportowców, którzy niejednokrotnie po 200 dni w roku potrafią wyjeżdżać na zgrupowania kadry, gdzie im jest ciężko, tak? I niestety edukacja jest edukacją, więc każdy się musi nauczyć, pokonać te trudności, przyjść, zaliczyć i iść dalej w świat. I te dzieci osiągają wyżyny swoich możliwości i nie tylko w sporcie. I przy okazji chciałabym się pochwalić, bo w tym roku dostaliśmy jako jedyna szkoła na Mazowszu 4 stypendia ministra edukacji narodowej, więc pokonaliśmy szkoły jak Staszic, Hoffmanowa, Batory, więc moja szkoła skromna, Liceum Mistrzostwa Sportowego, została uhonorowana 4 stypendiami ministra edukacji narodowej. I oprócz tego chcę powiedzieć, że ten cały system szkolenia sportowego oparty jest na niesamowitej subwencji, która idzie do nas z miasta. Niesamowita dotacja. Jeżeli mamy jakiekolwiek potrzeby, zawsze są otwarte ręce do nas, tak? Jeżeli mamy potrzeby, że pływacy potrzebują sprzętu za 50 tysięcy, dostajemy te pieniądze, kupujemy im ten sprzęt, wyposażamy ich w najlepsze urządzenia, pomoce dydaktyczne. Więc ja mogę powiedzieć, że wszystko jest na plus. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że u mnie w szkole jest internat, tak? 190 osób w internacie, młodzież z całej Polski, różne sytuacje społeczne, różne rodzinne, że łączymy się, na trening wychodzą dzieci z różnych klubów sportowych i nie ma tutaj, jest jedno wielkie pojednanie. Jest i Polonia Warszawa, i okoliczne kluby dosyć znane, o których może nie będę mówiła, na piłce nożnej to się nie znam. Jest Eskola Varsovia i wszyscy ręka w rękę spotykają się na treningach i nie ma tutaj jakichś zależności kibicowskich. I to jest niesamowite, jesteśmy jedną wielką rodziną. Ja się jestem z tego dumna, bardzo się z tego cieszę i tak to wygląda. Zresztą Daria może coś na ten temat powiedzieć, dlaczego jest jej miło w szkole u nas, tak?
No ja powiem, zanim powiesz, słuchając, to mam ochotę się cofnąć w czasie do szkoły podstawowej, takiej szkoły chciałbym chodzić. Sama no, wielka satysfakcja z pracy z dziećmi, dużo sukcesów, w ogóle miejsce taka wręcz wylęgarnia, po prostu miejsce, gdzie się można realizować. Daria, a ty jak to widzisz, powiedz? Ja generalnie liceum, swoją naukę w liceum zaczęłam w innej szkole, i w której niestety, z której uciekłam, że tak krótko powiem. I przeniosłam się właśnie do liceum sportowego i jestem zachwycona. Po prostu podejście nauczycieli do ucznia, każdego z osobna, indywidualne. Nie wiem, przykład na przykład matematyki. Wyjechałam na Mistrzostwa Świata. Przychodzę po powrocie, idę do pani od matematyki. Pytam się przy pani, kiedy mogłabym napisać sprawdzian, bo mam zaległy. A pani mi na to mówi, Daria, nie przejmuj się, spróbuj nadrobić obecny materiał, a sprawdzian nadrobisz kiedy indziej. I to po prostu... To podejście ludzi, to jest... Ułatwiamy im drogę, bo i tak każdy będzie musiał zaliczyć ten sprawdzian, zdać tą maturę, ale my mamy im pomóc tym wszystkim. I to jest taka właśnie szkoła dla takich wybitnych osobowości. Ja jestem z tego bardzo dumna, bardzo się cieszę. I ta młodzież jest fantastyczna, nas nakręca, tak? Więc ja tylko jestem, ja chylę czoła tym młodym ludziom, którzy poświęcają tyle czasu, żeby połączyć dwa w jednym, tak? Edukacja i sport. I wyniki. Ja to myślę, że wiele takich młodych osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wybitne możliwości mają w sobie, że dopiero w takiej szkole mogłem tylko to odkryć. A chciałem zapytać Bogusię, bo osobiście wielu znajomym też doradzam, żeby jeżeli mają swoje dzieci zapisać do szkoły, żeby wysłali je do szkoły sportowej, żeby poszły. No ja pływanie osobiście uwielbiam jako sport, który jest mało kontuzyjny, który bardzo rozwija. A mówię tym rodzicom, żeby zapisali takie dziecko i przytrzymali je w tej szkole do czwartej klasy, przynajmniej, żeby pływało. Po to po pierwsze nauczy się pływać, także jako dorosły człowiek już ciężko tak się nauczyć pływać, ma się takie czucie wody, a druga rzecz jest taka, że to ten sport wyrabia charakter, że pewne rzeczy trzeba zrobić, że się... Powiedziała, że kontakt z wodą od młodych lat to jest najlepsze, co może przydarzyć się naszym dzieciom. Ze względu na czynnik korygujący, rehabilitacyjny, podczas tych zajęć w basenie, wszystkie organizm pracuje w odciążeniu, tak? Przy okazji mamy masaż, odprężenie, wszystkie elementy łączy pływanie. Oczywiście nie mówię tego z aspektu trenera pływania, bo całe życie trenowałam piłkę ręczną, a to, że zostałam trenerem pływania, to już inna okoliczność, która zadziałała, ale myślę, że tutaj pani trener by się wypowiedziała, jeżeli chodzi o ten czynnik tych treningu z tymi małymi dzieciaczkami, które pani prowadzi, tak? No właśnie chciałem zapytać o to, bo wiadomo, że te dzieci trzeba wprowadzić. To jest dla nich szok, że nagle się okazuje, że muszą pójść na basen, że muszą pójść na trening, że czasami się nie chce, że po prostu jest jakiś kryzys, że mamo, ja już mam dosyć, bo jeszcze mam lekcję odrobić, a tu jeszcze jakiś trening i dodatkowe rzeczy, których tak naprawdę nie chcę, a inni siedzą na podwórku albo grają w PlayStation. Jak takie dzieci mobilizować do pracy, jak je zachęcić? Przede wszystkim zapisać je do fajnego klubu albo do fajnej szkoły na przykład takiej. Czyli jednak trener ma ogromne znaczenie. Nie darmo się mówi, że trener jest drugim rodzicem. Myślę, że trener ma największe znaczenie. Co to będzie, cokolwiek to będzie za dyscyplina, czy pływanie, czy inna, to trener jest taką osobą, która albo przytrzymuje to dziecko, albo nie, po prostu, na początku oczywiście, bo potem dochodzą jeszcze różnego rodzaju inne aspekty, ale w momencie, kiedy rzeczywiście to dziecko trzeba zachęcić w ogóle do sportu, nie tylko do pływania, ale w ogóle do sportu, no to rzeczywiście ta osoba, która prowadzi te zajęcia, ma bardzo, bardzo ogromny wpływ i ma znaczenie, kto je prowadzi. Tak, no wiadomo, że jest taki moment, że dzieci różne rzeczy robią z zapału, że to jest fajne, w pewnym momencie to się nudzi. I przychodzi taka ochota i trzeba je jakoś tam pomóc im przejść dalej. U dobrego trenera dobrze poprowadzone zajęcia to się nigdy nie znudzą. Dzieci potrzebują elementu rywalizacji. Jak jest ten element rywalizacji, jest jakiś cel, to absolutnie to idzie w drugą stronę.
No oczywiście są trenerzy czy instruktorzy, którzy no właśnie wypalenie zawodowe tak zwane następuje i są nudne treningi. No to trzeba cały czas się kształcić, czerpać wiedzę od najlepszych, rozwijać się cały czas. No bo jednostka, która kształci, sama się musi rozwijać. Ja tak uważam na przykładzie swojej szkoły. Więc u mnie inwestuję we wszystkie kursy, szkolenia, jeżeli chodzi o aspekt kadry trenerskiej. Jeżdżą na przeróżne szkolenia. Jeżeli jeżdżą na zgrupowania kadry narodowej albo na wyjazdy zagraniczne, to przede wszystkim podglądają tych znamienitych trenerów ze świata. I to jest dla nich też duża nauka. No i tak to jest z młodzieżą. Jeżeli mają dobrego trenera, dobry wzorzec, ten trener nie musi być mistrzem świata, żeby zostać trenerem, bo niejednokrotnie jest tak, że nie trenował nigdy tej dyscypliny, a jest fantastycznym trenerem i to się w życiu sprawdza, ale to ta jego pasja, zaangażowanie w treningu, w te zajęcia i to jest najważniejsze i podejście ludzkie, i być przyjacielem, powiernikiem, kumplem, no te wszystkie cechy trzeba połączyć, dlatego właśnie te dzieci idą jak w dym za tymi trenerami. Nie wiem, czy u Darii tak było, jak zaczynała treningi swoje. Daria, w ogóle mogę Cię zapytać o curling, bo to jest sport, który no, tylko i wyłącznie w telewizji widzę. Kiedyś poznałem człowieka, który zajmował się curlingiem, jakieś nawet osiągnięcie miał duże. W telewizji wygląda to tak, że no, chodzi się z tą szczotką, albo ten lód się schładza, albo podgrzewa, a Ty mówisz, że teraz na siłownię chodzisz. No po prostu nie wiem, po co w tym chodzi. No, generalnie, no tak jak zauważyłeś w telewizji, to potrzeba szczotkować. I generalnie samo A szczotkowanie po co jest? No właśnie. No szczotkowanie jest po to, żeby generalnie poprzez siłę tarcia rozgrzewamy ten lód i ten kamień, czajnik, leci, może dalej polecieć, a poza tym już tak w bardziej zaawansowanych kwestiach, to też odpowiednie szczotkowanie wpływa na kierunek jakby tego lotu kamienia. Czyli jak szczotkujemy na przykład... Dokładnie, tak, fizyka. No. Jeżeli szczotkujemy z jednej strony, to ten kamień będzie skręcał bardziej właśnie w tamtą stronę. Jeżeli z drugiej, to, no, to jest... A można sprawić, żeby ten kamień się obracał wokół własnej osi? No generalnie osoba wypuszczająca kamień musi mu nadać rotację. I wtedy w przeciągu tego całego lotu kamienia po torze on wykonuje ileś obrotów wokół własnej osi. I to też wpływa na to właśnie, że on na przykład skręca, czyli że nie wiem, że leci po łuku. No i w zależności na przykład od ilości obrotów, on skręci bardziej lub mniej. A sam fakt, że siłownie, poza siłownią jeszcze chodzę na crossfit. Generalnie do curlingu potrzebne są mięśnie ud, pośladków, generalnie brzucha, no i ręce do szczotkowania. Więc generalnie potrzebujemy poza samymi umiejętnościami jakby technicznymi, przydatnymi na lodzie, potrzebujemy bardzo dużego przygotowania poza lodem. Tak, fizycznego, jakąś ogólnorozwojówkę, właśnie tak jak pani dyrektor mówiła, jakąś kulturystyka. Ja na przykład właśnie na crossficie to mam też normalnie treningi na sztandze, na ketlach. Jakieś interwały, więc... Oj, sztanga jest chyba, to jest, tak się zawsze wydawało, że podnoszenie ciężarów jest takim sportem dla gości, którzy, no nie wiem, nie porozmawiają przez telefon w jakimś miejscu, są po prostu kalekami wręcz, a to jest mega rozwijający sport tak naprawdę. Trzeba mieć ogromną sprawność, żeby trenować ze sztangą. Tak, znaczy generalnie, no ta sprawność jakby przychodzi, tak, jak właśnie zaczynamy, nie wiem, od... dźwigania pustej sztangi, bo ona sama sztanga waży, nie wiem, 15-20 kilo, tak. I no, zaczynamy od takiej, uczymy się poprawności ruchów, żeby, nie wiem, trener stoi nad tobą i będzie na ciebie po prostu mówił ci, to robisz źle, to robisz źle i nie odczepi się. Proste plecy, tak. Siąść na piętach. Dokładnie tak. Niedokrotnie zły trening powoduje duży uszczerbek na zdrowiu i o tym każdy trener wie, tak, i dlatego ta poprawność ruchu od samego początku to jest bardzo ważny element. No, widać niejednokrotnie sportowców, którzy nigdy w życiu poza tym, co faktycznie robią w swojej dyscyplinie sportowej, nie było podstaw motoryki ogólnej. I też mogę powiedzieć, że patrząc na tych moich młodych sportowców, wybitnych sportowców, też mają braki z podstawówki, czyli tak zwana macie piłkę i grajcie, tak? Więc to jest ten podstawowy element. WF-ista musi sprowadzić się do tego, żeby te dzieci uruchomić pod każdym względem, tak? Poruszyć każdy mięsień i pokazać tą technikę. No ale taki jest zawód, jaki jest. Nie mówię, nie generalizuję. Sama byłam WF-istką w klasach młodszych. 45 minut ogarnąć to towarzystwo,
małych rozrabiaków, to czasami wychodzi tak, że najpierw trzeba wychowawczo poćwiczyć, a dopiero później rzeczywiście poćwiczyć. Więc czasami to nie wychodzi. No ale to jest rola trenera, gdzie rodzic zapisuje dzieciaka na takie zajęcia, więc to jest od podstaw. Nie liczy się wynik w tym młodym wieku. Absolutnie często jest tak, że w takich różnych klubikach presja na wynik. I dziecko niestety jest wypalone, zniszczone tym sportem. I przy okazji jest czynnik ludzki, czyli rodzic wchodzący w to, że moje dziecko ma być wybitne, najlepsze. Nie patrząc na kosztem, czego to dziecko robi. Jakie jest ogólnie zniechęcenie. Więc na całe szczęście u mnie w szkole są tacy trenerzy, którzy dla nich wynik to dopiero jak, to są igrzyska olimpijskie, czyli to ten progres ma być pomalutku od podstaw. Raz na basenie słyszałem trenera, który wyciągnął swoich wszystkich zawodników młodych z wody i zaczął swoją tyradę wygłaszać i mówi tak, widzę, że pływacie jakbyście chcieli być mistrzami. Wy macie pływać jak mistrze, od teraz. Nie myśleć o przyszłości, od teraz pływać jak mistrze. I tak się powinno chyba robić rzeczy. Ja uważam, że w każdym treningu, z aspektu tutaj trenera, ale też nauczyciela, pedagoga, to trzeba pokazać im ten cel, tą motywację. Po co ja robię to ćwiczenie? Bo dziecko niejednokrotnie nie ma zielonego pojęcia. Po co ono to robi, jak to jest nudne, żmudne, beznadziejne i nie widzi w tym celu. Dlatego trzeba tłumaczyć. Każdy trening to jak sztuka aktorska. Po każdym treningu ma być osiągnięty jakiś cel i ma być tak poprowadzony, żeby zachęcić, zmotywować i uzyskać te efekty, które będą procentowały na przyszłość, żeby to dziecko zostało takim mistrzem jak ta moja Daria, mistrzyni Europy i ma szansę teraz na mistrzostwa. Nic się nie pochwaliłaś. Znaczy nie do końca mistrzyni Europy, tylko w lutym tego roku, nie, zeszłego roku, przepraszam, pojechałam właśnie z Polskim Komitetem Olimpijskim do Turcji, do Erzurum. Tam był taki europejski festiwal olimpijski dla młodzieży i tam z moją drużyną żeńską zdobyłyśmy brązowy medal i to było niesamowite przeżycie, po prostu pod każdym możliwym względem. To wszystko było jak z prawdziwych igrzysk. Nie wiem, ceremonia otwarcia, był pełen stadion ludzi. Ja jeszcze miałam zaszczyt nieść flagę, więc to już w ogóle, po prostu moje serce było takie, oh,